Na wstępie chciałbym pogratulować temu panu, który wygrał darmową wejściówkę do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej wraz z oprowadzaniem z poprzedniego odcinka. A dzisiaj testuje Sochaczew konopie. Zalegi z marihuana, ale w żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Co to jest i z czym to się je, zaraz dla was przetestuję. Jest ze mną Weronika z CBD Green Shop z Sochaczewa. Cześć Weronika. Cześć. No i cóż tu mamy, bo temat dosyć mocno kontrowersyjny. Nie wiem, czy jakbym mnie z takim słoikiem zatrzymali na mieście, czy na pewno uszedłbym z tego cały. Co możesz o tym powiedzieć? Może od razu powiem ci po prostu, czym jest CBD, może tak. od tego zacznijmy. Więc CBD jest to kanabinoid. Kanabinoid jest to związek chemiczny, który występuje w konopiach. Wiele osób kojarzy kanabinoid z THC. Wiele osób zna THC. THC również jest kanabinoidem, zaraz obok CBD, jednak ma działanie psychoaktywne. CBD zupełnie przeciwnie. Nie wykazuje żadnych związków psychoaktywnych, a nawet mogę powiedzieć, że całkowicie odwrotnie. Działa przeciwpsychotycznie. Mhm. Czyli ustalając od razu, jak ktoś chce zajerać jointa i leżeć pod lodówką, to nie tutaj. Nie, jak najbardziej nie. Po CBD nie będziemy mieć tak zwanej fazy. Zupełnie czegoś takiego nie odczujemy. Dla kogo i w jakich przypadkach? Wiemy już, że... Działa przeciwpsychotycznie. Tak jest. Osoby, które chcą poczuć wewnętrzny spokój, relaks, które męczą się z jakąś traumą, które cierpią na bezsenność, nie potrafią się skupić, są rozdrażnione, to jak najbardziej w CBD może im pomóc. Pomoże wielu osobom, które zmagają się jednak z cięższymi chorobami. I na przykład w takich sytuacjach, gdy już medycyna zawodzi, gdy już medycyna nie pomaga. Na przykład przy nowotworze. Jeżeli ktoś cierpi na nowotwór, zmaga się z nowotworem, na przykład już nie ma apetytu, ból jest strasznie silny, to jakby CBD również pomoże. Pomoże w tym przypadku, że CBD właśnie ma właściwości silnie przeciwbólowe oraz właściwości, które pobudzają apetyt. Pytałem znajomych w ogóle, czy kojarzą, czy wiedzą, o co chodzi. I tylko jedna osoba, pozdrawiam cię, powiedziała, że stosowała na ból głowy. Miała przewlekłe bóle głowy. Farmakologia nie pomagała. Dokładnie. Ile by tabletek nie wzięła, to jedynie odbijało się na wątrobie, a nie na przeciwdziałaniu bólu. I dopiero CBD tutaj pomogło. Także nie są to tylko... Puste słowa. Puste słowa, tak. Dokładnie. Ja sama sprawdziłam i też naprawdę podpisuję się pod tym, że pomaga w bólach u kobiet, w bólach na przykład miesiączkowych, czy właśnie w bólu głowy. Naprawdę ma zbawienny wpływ. Zapraszam po prostu spróbować, żeby się przekonać właśnie, jak to działa. Co do metod zażywania, może być coś jakby przyjmowania, zażywania? Pewnie. Więc tak, zacznijmy od suszu. Susz możemy spalać, palić lub podgrzewać. Więc jeżeli chodzi o palenie, mamy metody z bledki z filterkiem, czyli potencjalnie blunt. Widziałem tutaj cały proces przygotowania. Też nie są to takie zwykłe kartonowe typy. To są filterki węglowe, które zatrzymują substancje smoliste. Nie zatrzymają wszystkich substancji smolistych, ale znaczną część. Więc są dużo zdrowsze od zwykłych bledek, ponieważ nie spalamy właśnie tych substancji smolistych. I jest najzdrowszy sposób wdychania CBD, jest to waporyzacja. Czyli wkładamy, mamy takie urządzenie, wkładamy tutaj susz, ustawiamy sobie dogodną temperaturę i podgrzewamy. Czyli nie parzymy płuc? Dokładnie, smolistych zero, zero. Nie dopuszczamy substancji smolistych do naszego organizmu, nie wpuszczamy ich w ogóle. Mamy również hasz. Hasz jest to sprasowana żywica konopi, więc jest po prostu zupełnie w innej formie. Jest bardziej plastyczna, dosłownie jak plastelina. I mamy jeszcze śmieszne buteleczki. Tak, to jest olejek CBD. Wydaje mi się, że najbardziej znana forma przy dawkowaniu CBD. Jeżeli chodzi o olejek, różni się stężeniem. My akurat mamy stężenie od 5 do 20%. 5% będzie dla osób, które właśnie chcą sobie poprawić komfort życia. Ponieważ możemy tak to nazwać. Gdy jednak nasz układ nerwowy jest spokojny, my się w jakiś sposób aż tak bardzo nie stresujemy,
dla mnie to jest poprawa właśnie komfortu życia. Mhm. Więc od 5% będzie dla po prostu dla każdej osoby, która by chciała spróbować, jak działa CBD. Olejek CBD przyjmujemy doustnie. Najprostszą formą stosowania tego olejku będzie 2-3 kropelki pod język, przytrzymać 30 sekund, połknąć. Jeżeli komuś bardzo przeszkadza smak olejku, bo nie ukrywam, nie jest to czekolada, nie jest to najlepszy smak, no to można dodać na przykład do napoju, do obiadu, możemy sobie dorzucić kilka kropelek, nie ma z tym problemu. Aha, czyli do herbaty. Tak, do herbaty polecam. Więc tak. Mamy również kapsułki CBD. Tabletka? Tak, kapsułki, dokładnie, tak, dokładnie, tabletki CBD, które właśnie są dla osób, którym ten jednak smak bardzo przeszkadza. Mhm. Bardzo im przeszkadza, wolą po prostu połknąć sobie kapsułkę, ona się rozpuści, w porządku. Jakie stężenia CBD występują? Najmniejsze, jeżeli chodzi o susz, no to zaczyna się u nas akurat tak od 3%. Jest to przeważnie susz owocowy, który będzie najdelikatniejszy. Ja go polecam przeważnie osobom, które przychodzą do nas po raz pierwszy, nie miały nigdy styczności z konopiami, nie wiedzą, czym są konopie, ale jednak no, słyszały i chciałyby spróbować. Zobaczyć, co to jest. Więc dla takich osób to będzie najmniejsze stężenie CBD. Później mamy coraz większe, od 4, 5, 8 do największe stężenie ma olejek 20%. Czy można na przykład łączyć olejki, jeśli mamy 10% i weźmiemy dwa razy więcej, to daje nam to 20%, czy to tak nie działa? Tak, jak najbardziej, bo liczy się stężenie, ogólne stężenie CBD w naszym organizmie. Tak, więc nawet jeżeli byśmy wzięli dwie kropelki 5% olejku CBD, a jedną 10, wyjdzie nam na to samo. Czyli chodzi o to, tak naprawdę też ma znaczenie wydajność takiej buteleczki. 5% na pewno starczy nam na krócej niż 10, ponieważ jakby nie mówię już o 20, bo 20% to już jest naprawdę duże stężenie. To już jest dla osób, które na przykład zmagają się z przewlekłym bólem. Dla osób już w chorobie, które zmagają się z chorobą. Dla osób, które cierpią już naprawdę na depresję, to taki olejek jak najbardziej 20%. Przeważnie jeżeli spotykam się ze sprzedażą olejku 20%, to właśnie w takich przypadkach. A może zahaczymy o taki temat, jakby kto do Ciebie przychodzi tutaj do tego sklepu? Czy to jest młodzież, czy to są starsi ludzie, czy to jest w ogóle miks? Ludzie przechodzą przypadkiem i patrzą, że może by coś... To jest troszeczkę miks, ale nie w takim sensie, że możemy przyszli i coś zdziałali, tylko jak najbardziej przychodzą do nas osoby w młodym wieku, znaczy no powyżej 18 lat oczywiście, ale przychodzą osoby w młodym wieku i przychodzą też naprawdę osoby starsze. Przychodzą osoby w wieku również 70 lat, które pytają się, że dzień dobry, czy ja dobrze trafiłem? Ja słyszałem, czy tutaj jest ten sklep CBD? Przepraszam, czy dobrze słyszałem? A ja mówię tak, jak najbardziej, że zapraszam. I pan mówi, że bardzo się cieszy, że wreszcie w mieście może sobie kupić olejek CBD i nie musi prosić wnuczka, żeby zamawiał z internetu. Jakbyś powiedziała coś o cenach, jakie tu u Ciebie są? A więc tak, susz jest w cenie 50 zł za 1 gram. Można u nas również kupić blanty, wtedy połówka, czyli pół grama kosztuje 30 zł i 0,8 40 zł. Jeżeli chodzi o olejki, to mamy w cenie, zaczyna się od 119 zł. Wszystko zależne jest od stężenia. Z tego co wiem z Twojego Facebooka jest też sporo promocji. Czy to jest stała oferta, czy jak to wygląda? Nie, to jest oferta zmienna. Na każdy nowy tydzień mamy nowe promocje, ale to zachęcam do sprawdzania naszej strony na Facebooku oraz Instagrama. Tam wszystko będzie wiadomo. Tutaj widzę, że mamy blaty. Do czego służą? Te blaty służą akurat do kręcenia blantów. Aha, czyli, że tak powiem, blatki trzeba mieć ze sobą, czy też? Służymy pomocą, w razie czego. Też można u Ciebie kupić, widzę, młynki, blatki, fajki. Tak, wszystkie akcesoria jak najbardziej do spożywania są na miejscu. CBD, tak, do kruszenia, do palenia, wszystko jest. Podobno coś przygotowałeś dla moich widzów. Tak, przygotowałam dwa razy po 1 gramie suszu dla 2 osób. Mhm. Jeśli chcecie zdobyć darmowy susz, wystarczy w komentarzu pod filmem na YouTubie odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego chcielibyście spróbować CBD i jakie może dla Was przynieść korzyści?
Super. Także wszystko wiemy. Dziękuję Ci bardzo za pokazanie tego miejsca. Ja tobie również. Coś o CBD więcej. A Was zapraszam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji na tym kanale, jeśli chcecie być na bieżąco i do następnego odcinka. Cześć. Cześć.